Emerytura może być wsparta dodatkowym świadczeniem w wysokości aż 10 tysięcy złotych. Kwota ma być wypłacana tym emerytom, którzy spełnią jeden szczególny warunek. Emerytura i świadczenie w wysokości 10 tysięcy złotych brzmi jak nierealny sen większości emerytów. Okazuje się jednak, że wcale nie jest to rzecz niemożliwa. Istnieje koncepcja wprowadzenia bardzo wysokiego świadczenia dla seniorów, którzy spełnią jeden warunek. Emerytura i dodatkowe świadczenie w wysokości 10 tysięcy złotych. Świadczenie o wartości 10 tysięcy złotych rzekomo mogłoby być lekiem na problem na rynku pracy. Pracodawcom coraz trudniej znaleźć dobrego pracownika, a budżet potrzebuje dodatkowych wpływów. Inne z podatku dochodowego. Podwyższenie wieku emerytalnego wprowadziło wyborców partii rządzącej we wściekłość, bo Prawo i Sprawiedliwość szło do poprzednich wyborów z obietnicą, że obniżą wiek emerytalny do wcześniejszego i nie będą go więcej podwyższać. $10 000 miałoby być wypłacane w przypadku, kiedy ktoś przepracował 2 lata ponad swój wiek emerytalny. Pieniądze miałyby być przelewane emerytowi na konto jednorazowo. Taki pomysł miał Mateusz Morawiecki, zanim objął stanowisko premiera. Teraz, w związku z tym, że w przyszłej kadencji również jest zapowiadany na szefa Rady Ministrów, pomysł może wrócić do łask. Na tym rozwiązaniu skorzystają najmniej zarabiający, choć pomysł wygląda jak katastrofa dla budżetu. W rzeczywistości jest on podobno pod tym kątem dokładnie przemyślany. Osoba zarabiająca 3000 zł brutto na umowie o pracę, przez 2 lata na budżet państwa zapłaci podatki w wysokości 20 tysięcy złotych. Co za tym idzie, wypłacenie połowy tego świadczenia będzie opłacalne dla państwowych finansów, bo nic nie stracą, a zanotują zysk na tym samym poziomie, co emeryt, który będzie pracował przez 2 lata dłużej. Dzisiaj grzeje, 1. Anna Jantar tuż przed śmiercią wysłała ostatni list. Po latach ujawniono jego treść, ściska za serce. 2. Grupa nastolatków wracała ze szkoły. Nie mieli żadnych szans, 13 z nich nie żyje. Liczba ofiar rośnie, dla wielu przyszłych emerytów może to być prawdziwa zachęta, aby popracować jeszcze przez 2 lata. Szczególnie chętni będą ci, którzy nie mogą się spodziewać wysokiego świadczenia. Najwięcej zaś skorzystają na tym osoby najmniej zarabiające. Na razie jednak takie rozwiązanie jest w sferze przypuszczeń oraz propozycji medialnych i nie wiadomo, czy ostatecznie zostanie wdrożone. Najlepsze newsy dnia, źródło, money.pl. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.